Lightning 28 Swift na drugie. Raz, dwa, trzy. Scyzory! Tu Kielce. Futboliści drużyny Owls rozegrali drugie w tym roku domowe spotkanie w PLFA 2. Tym razem do Bielawy przyjechały Scyzory Kielce. Klub ze Świętokrzyskiego dopiero w tym roku zainaugurował występy w lidze. Oprócz tego Beniaminek przystępował do gry w niepełnym składzie. That's right. We've got a few players taking exams this week, so the whole team didn't travel. And that's right, we're a first year team, and so this is kind of a learning experience for us. But we're going to come out here regardless of how many people we have, regardless of how much experience, and we're going to play with a lot of heart, and we're going to leave everything we have on the field. What do you know about the Bielawa Owls? What do I know about them? I know they have a bit more experience than us, a bit more victories than us, which is good. We need to play teams that are stronger than us so we can get up to the same level. Po przegranej z liderem z Krakowa, tym razem to Bielawa wyszła na boisko w roli faworyta. Mimo tego Kielczanie zapowiadali wolę walki, a o wyniku miała przesądzić zacięta rywalizacja na murawie. We're looking for is our guys being aggressive. We went to hit them. We haven't got a couple of our skill players, but what we're looking for is, like I said, being aggressive. We want to get out there and hit them first. We're going to get out there. You're going to hit the man across from you. You're not going to wait for them to hit you. You're going to play with all you've got. Już od pierwszych minut Sowy zaprezentowały dużą pewność siebie. Nie wystarczyło to jednak, by zniechęcić Scyzory. Kielce postanowiły nie dać za wygraną i tego dnia dać z siebie wszystko. Scyzory! Tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo ja jestem i tak już zostanie. Gospodarze w tym meczu nie mogli pozwolić sobie na porażkę, a poziom adrenaliny wzrastał z każdą minutą. Drużynę Tomiego Holta w tym spotkaniu poprowadził numer 81, Kamil Piwowar, który powrócił do składu po kontuzji. I don't know if we got a most important player. I think we hope we have 11 important players out on the field at any one time. Mimo złej pogody na trybunach jak zwykle nie zabrakło kibiców. Ku ich uciesze to gospodarze meczu zdobyli pierwsze punkty i wyszli na prowadzenie. Nie podłamało to ambicji Scyzorów, które szybko doprowadziły do wyrównania. Musi niestety, chyba nie dogonią golów teraz. Niestety, zawodnik numer 81 drużyny Scyzorów. Przyłożenie za 6 punktów tchnęło nowego ducha w drużynę z Kielc, ale Owlsi nie chcieli dać sobie wyrwać wygranej. Ale będzie utrzymany, tak jest! Nieoczekiwany początek dał Sowom do myślenia. Konsekwentna od tego momentu realizacja założeń taktycznych nakreślonych przez trenera pozwoliła Bielawie kontrolować mecz. Duża w tym zasługa rozgrywającego z numerem 18. Andrzej Myszka po raz kolejny obsługiwał swoich kolegów dokładnymi podaniami, a czasem decydował się na akcje indywidualne. W kolejnych kwartach przewaga Bielawian rosła, a Scyzory traciły nadzieję. Ostatecznie pojedynek zakończył się pewną wygraną gospodarzy wynikiem 34-6, dzięki czemu Sowy dopisały kolejne punkty do swojego dorobku. Po trzech kolejkach Owls utrzymują czwartą lokatę w lidze. Scyzory bez żadnej wygranej zamykają tabelę. 22 sierpnia Bielawianie rozegrają ostatni już mecz sezonu zasadniczego przy Sportowej. Drużyna Pawła Kaźmierczaka podejmie wówczas Gliwice Lions.